Jesteś na premierze Listów do M5 i nawet się zdziwiłem, że jesteś, a w sumie widziałem cię ostatnio i na jednej premierze kinowej i na drugiej. Co się tutaj sprowadza? Czy jesteś kinomanką? Wszystkie te premiery prowadziłam, ale bardzo lubię kino. A dzisiaj jak będzie? Oczywiście też prowadzę. Fantastycznie, no to znaleźliśmy się. Chociaż nie, Elvisa nie prowadziłam, przepraszam. Zobacz, no kobiety, profesjonalistki, i co? Tak, no dobrze, ale my z uśmiechem jedziemy dalej. Agnieszka, czy dla Ciebie święta Bożego Narodzenia to jest jakiś taki wyjątkowy czas w roku? No bo nie ukrywajmy, że tak się mówi, ale wcale nie dla wszystkich tak jest. Myślę, że jest to bardzo wyjątkowy czas w roku. Czas takiej refleksji, zadumy, ale bez ściemy. Ja wolę święta wielkanocne. Ja jestem zdecydowanie, jak mamy dyskutować nad wyższością świąt Wielkiej Nocy, nad świętami Bożego Narodzenia, to ja kocham Wielkanoc. Kocham Wielkanoc, bo wtedy wszystko budzi się do życia, jest zielono, jest radośnie. Myślałem, że chodzi o to, że nie trzeba dzielić się opłatkiem, bo dla mnie to jest taki krępujący moment. Możesz tak, być sobą. Słuchaj, dla mnie też jest to krępujący moment. Jest nas więcej. My zawsze to jakoś tak próbujemy obchodzić, że najstarsza osoba w rodzinie po prostu bierze ten opłatek i mówi tak ogólnie w to wszystkiego, ale to nie zawsze się udaje. Ale ty mówisz na takim uśmiechu, że właśnie nie wiadomo, czy to wyjdzie, a na przykład u mnie jest już taka tradycja od tak 5-6 lat, nie, że właśnie babcia już dokładnie wie, że ona poprowadzi tę wigilię i że wszyscy po cichu liczyliby na to, by tego dzielenia się nie było, żeby tego dzielenia opłatkiem nie było, bo my i tak życzymy sobie bardzo dobrze i na co dzień od święta. To prawda, ale z drugiej strony to jest ciekawe, bo skąd problem, skoro tyle osób ma jednak, widzisz, czuje się niekomfortowo w jakiejś takiej sytuacji składania sobie intymne jednak sytuacji składania sobie osobiście życzeń, że tak nie zawsze wiemy, co powiedzieć, nie zawsze coś nam przyjdzie do głowy mądrego. Zmieniamy formułki. Tak, tak, tak. To jest w ogóle dobry temat na temat do śniadaniówki, świe. Tak, bardzo mi się spodobało, że w ogóle o tym nie myślałem, jak tutaj przychodzę. Także mamy nadzieję, że skłonimy też Państwa do jakichś kolejnych refleksji o opłatku.